Rekolekcje wielkopostne, bardzo ważny moment w życiu całej szkoły. Dla każdego katolika jeden z ważniejszych momentów w Wielkim Poście. A mamy przecież niewiele czasu, więc postaram się zrobić wszystko, żebyśmy mogli przeżyć, bo dla rekolekcjonisty też jest to pewne duchowe przeżycie, byśmy mogli przeżyć dobrze ten dzień rekolekcyjny. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Pamiętajmy, że rekolekcje to nie jest tylko okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś nowego albo żeby poznać jakieś ciekawe nauki od jakiejś innej strony, jakiś aspekt rzeczywistości już dobrze znanej, chociaż to się może oczywiście zdarzyć, miejmy nadzieję, żeby się wydarzyło. Ale w rzeczywistości rekolekcje mają w sobie coś z tego ducha kontemplacji, który może być symbolizowany bardzo dobrze przez orła, który wykonuje kręgi na niebie. Każdy z was na pewno wie dobrze, o czym mówię. Orzeł leci, ale właściwie nie macha skrzydłami, tylko wykorzystuje prądy powietrzne. Wykonuje pewne kręgi na niebie, ale tak naprawdę nie wraca do poprzedniego miejsca, kiedy ten krąg zostaje zamknięty, bo w rzeczywistości jest już wyżej. I w rzeczywistości przecież na tym też ma polegać nasze chrześcijańskie, katolickie życie. Dlatego właśnie rok liturgiczny powtarza się, ale my mamy być każdego roku mamy być wyżej, mamy być bardziej zjednoczeni z Bogiem, mamy lepiej rozumieć te wielkie tajemnice. Musimy sobie uświadomić, moi drodzy, że te wielkie prawdy, wśród których żyjemy, które nas otaczają, które nas niejako osaczają, bo w katolickiej szkole masz chociażby tych symboli krzyży bardzo wiele, masz katolickiego kapłana, nawet możesz na korytarzu spotkać, masz właściwie bardzo wiele przejawów katolicyzmu, nawet też i oczywiście na lekcjach, miejmy nadzieję, że jak najwięcej, największej liczbie przedmiotów można zobaczyć tego prawdziwie katolickiego ducha, który nas odnosi do prawd najważniejszych. Otóż te właśnie prawdy najważniejsze paradoksalnie często są najsłabiej jakby zrozumiane, ponieważ po pierwsze są jednak głębokie, a jeżeli my żyjemy wśród nich, przyzwyczajamy się powoli, przestajemy myśleć o tym, co jest tak głębokie, a przez tą swoją głębokość one też jakby stają się dla nas często raczej bardziej zakrytymi niż odkrytymi. Jeżeli nie mamy w sobie tej tendencji, ciągłej, systematycznej tendencji, żeby stale i na nowo myśleć o rzeczach największych, a jednocześnie właśnie najprostszych, bo będziemy dzisiaj mówili o krzyżu, o tym, co jest, wydawałoby się, najprostsze, a zobaczycie, że wcale to nie oznacza, że będziemy mówili o rzeczach jakichś zupełnie takich banalnych, o rzeczach jakoś nudnych samych w sobie. Może będę w sposób nie do końca odpowiedni, właściwy mówił, bo to są jednak rzeczy bardzo głębokie i bardzo trudne i wymagające prawdziwego świętego i prawdziwego mistyka i teologa, żeby mówić dobrze o tych rzeczach. To są rzeczy naprawdę wielkie, wzniosłe, ale każdy z nas jest jako katolik zobowiązany do tego, żeby myśleć o nich, żeby je rozważać, żeby je kontemplować, żeby sięgać po raz któryś, ale po to, żeby rozumieć te rzeczywistości coraz lepiej, bo właśnie na tym to polega. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistości jakby za jednym zamachem. Musimy wracać stale do tego samego. Dlaczego Krzyż Święty? Sam temat pewnie nie budzi jakichś tutaj kontrowersji, ponieważ Wielki Post wiąże się w sposób oczywisty właśnie z przygotowaniem, jest sam w sobie przygotowaniem do tych największych świąt, które wiążą się oczywiście z krzyżem, które w swym najdoskonalszym wyrazie oczywiście przypominają nam o zmartwychwstaniu, tak? Bo to przecież poranek wielkanocny to jest największe święto liturgicznie. To jest też uzasadnione bardzo dobrze od strony teologicznej, nie jest to żaden przypadek, ale przecież krzyż jest tym miejscem, gdzie dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego. Tutaj też nie ma żadnej sprzeczności.
w każdym kazaniu, że co roku przeze mnie głoszonym w poranek wielkanocny mówię, dlaczego niedziela wielkanocna jest największym liturgicznym obchodem, a jednocześnie dlaczego właśnie na krzyżu dokonało się to, co największe. A więc krzyż jest mimo wszystko tym centrum i jest słusznie symbolem naszej religii. No, to jest rzecz oczywista, ale może wcale nie, może wcale właśnie nie jest już tak oczywiste jak kiedyś. Bo krzyż jest, moi drodzy, nie tylko tymi dwoma belkami z człowiekiem, z ciałem Chrystusa zawieszonym na nim, ale jest czymś więcej. Bo przez krzyże, dobrze wiecie, przez krzyże w sensie metaforycznym rozumie się wszelkiego rodzaju problemy, umartwienia, wszelkiego rodzaju cierpienia, które na nas są zsyłane przez dobrego Boga, przez opatrzność, które są konsekwencją oczywiście grzechu pierworodnego, naszych grzechów uczynkowych, które są jakby stałą częścią naszego życia i nie można od nich odejść. A więc krzyż, tutaj pamiętajmy o tym, będę mówił o krzyżu jakby w jednym aspekcie, ale to się cały czas odnosić będzie również i do tego drugiego aspektu, tego metaforycznego. Będę mówił o krzyżu bardziej jako o symbolu, bo jest to coś naprawdę bardzo głębokiego i jednocześnie prostego, ale pamiętajmy o tym, że to również ma swoje znaczenie metaforyczne. Ma to swoje to znaczenie wewnętrzne, znaczenie w życiu duchowym, w ascezie. I są one nierozerwalne i nie ma tutaj też żadnego przypadku. A więc krzyż jako symbol naszej religii. Dlaczego właśnie krzyż? Można by pomyśleć, że inne symbole byłyby lepsze. Przecież wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego. Dlaczego nie przedstawiać tego, co i tak jakoś często jest w kościołach, w apsydach przedstawiane, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Święta Trójca. Albo na przykład narodzone dzieciątko wstające betlejemskie. Dlaczego tego nie uznać za symbol, ten najważniejszy? Właśnie dlatego, moi drodzy, że Krzyż Święty wskazuje na te rzeczy, które wymieniłem i jeszcze coś więcej. Bo w nim jest zawarta Trójca Święta. Bo Chrystus, który wisi na krzyżu, wskazuje nam na Ojca, bo tylko i wyłącznie ze względu na Ojca, bo można powiedzieć, wykonując to polecenie Ojca, Jezus Chrystus decyduje się na krzyż. Możemy przypomnieć sobie słowa Chrystusa z modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Oczywiście wola Chrystusa jako Boga jest całkowicie równa woli Ojca jako Boga, bo wszystkie osoby boskie mają tą samą wolę, ten sam umysł, ale jest w Jezusie Chrystusie jeszcze wola wynikająca z tego, że jest On człowiekiem. I w tej modlitwie jest to widoczne. To jest bardzo ciekawy fragment Ewangelii, ponieważ on pokazuje to, że w Jezusie Chrystusie są faktycznie dwie natury zjednoczone w jednej osobie, że faktycznie jest On prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Ten akurat fragment pokazuje dokładnie, że jest prawdziwym człowiekiem, że musi cały czas tą wolę ludzką uzgadniać z wolą boską. W Chrystusie oczywiście to uzgodnienie jest całkowite, jest absolutne, ale musi ono zostać dokonane, na krzyżu zostało dokonane. A więc nie tylko Trójca Święta tutaj jest pokazana, oczywiście można by jeszcze powiedzieć, a co z Duchem Świętym? Mamy Ojca, mamy Syna, gdzie Duch Święty. Pamiętajmy jednak słowa świętego Augustyna, że tam, gdzie jest Ojciec i Syn, tam jest też i Duch Święty. Bo Duch Święty jest wzajemną miłością Ojca i Syna, bo Duch Święty jest tą więzią ich wzajemną. Wobec tego Trójca Święta też w jakiś sposób jest obecna. Kiedy widzimy symbol Krzyża Świętego, on nas odnosi również i do Trójcy Przenajświętszej. Poza tym odnosi nas bardzo wyraźnie. Z tego, co powiedziałem przed chwilą, już to wynika. Odnosi nas do tajemnicy wcielenia, tego, że właśnie w Chrystusie jest natura i boska, i natura ludzka. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, a to są przecież dwie najważniejsze prawdy wiary. Te dwa filary katolickiej wiary są obecne w Krzyżu Świętym. I Trójca Święta, i wcielenie. One są tam faktycznie obecne, jeśli tylko umiemy zagłębić się w tę księgę chrześcijańską i katolicką, którą jest Krzyż Święty. Bo to jest taka podstawowa jakby księga, w której wszystko jest już jakoś zawarte, tylko trzeba umieć to odczytywać. Nie jest to takie proste. A więc te najważniejsze prawdy są oczywiście sprawa naszego zbawienia, naszego odkupienia. To odkupienie dokonało się właśnie na krzyżu.
To jest coś oczywistego, każdy z nas o tym pamięta, ale znowu wcale nie jest to tak oczywiste, jeśli teraz z kolei rozważymy nasze życie, rozważymy to, jak wygląda dzisiaj społeczeństwo, powiedzmy postchrześcijańskie, już raczej trzeba by powiedzieć, w jaki sposób podchodzi się do krzyża, już nie tylko w sensie symbolu, tylko właśnie w sensie tej metafory, bo najlepiej widać zrozumienie symbolu, jeżeli będziemy rozumieli, w jaki sposób, jeżeli zobaczymy, w jaki sposób ludzie podchodzą do krzyża w tym sensie metaforycznym, w tym sensie ogólnym, w sensie krzyża jako pewnego cierpienia. To jest przecież charakterystyczne dla współczesnego człowieka, nawet tego katolika, takiego letniego, że krzyż jako cierpienie w ogóle nie jest rozumiany, w ogóle nie jest w żaden sposób pojmowany dobrze. To niestety widać wyraźnie, kiedy się człowiek styka. Jako kleryk miałem kiedyś okazję do tego, aby odwiedzać chorych w szpitalu. I wszyscy byli katolikami. Wszyscy praktycznie, nikt tam się nie przyznawał do jakiejś kociej wiary, jak tam to wtedy na Podkarpaciu mówiono, czyli do jakiejś, powiedzmy, odmiany jakiejś herezji protestanckiej czy czegoś innego. Nikt tam się nie uważał za Żyda czy za muzułmanina, a wszyscy byli katolikami, raczej nie byli poganami, ateistami, przynajmniej takimi formalnymi, a jednak okazuje się, że tylko bardzo nieliczni rozumieli tak naprawdę to, co im się przytrafiło, bo nie rozumieli Krzyża Świętego. Bo nie rozumieli Krzyża Świętego i nawet jeżeli symbol Krzyża Świętego, jeżeli sam Krzyż Święty był dla nich pewną świętością, na tyle, żeby nikt z nich przecież nigdy by tego symbolu konkretnego by w jakiś sposób nie znieważył, na pewno nie. Ale widać, że w praktyce życiowej nie jest takie proste, żeby krzyż zrozumieć. Nie jest takie proste, żeby na krzyżu umieć się oprzeć. Krzyż raczej wtedy będzie przygniatał, krzyż raczej będzie wtedy ciężkim brzemieniem. A Chrystus przecież powiedział, że Jego nauka jest tym lekkim brzemieniem, że to, co On daje, jest lekkie i słodkie. I takie faktycznie jest, jeżeli tylko umiemy dobrze odczytać krzyż, jeżeli tylko umiemy dobrze z niego skorzystać, na nim się oprzeć. A pierwszym krokiem to jest właśnie rozważanie, pierwszym krokiem jest właśnie myślenie, pierwszym krokiem jest właśnie zanurzanie swojego umysłu i potem w konsekwencji zanurzanie woli, zanurzanie jakby całej naszej duszy i potem również życie według tych zasad. A więc, moi drodzy, Krzyż Święty, niestety trzeba przyznać, słabo jest zrozumiany, bo bardzo często u tych ludzi było widać jakiś rodzaj, no nie ma się co dziwić z jednej strony, na poziomie samych uczuć zrozumiałe jest to, że ogromne cierpienie, choroby jakieś bardzo ciężkie, onkologiczne, czyli nowotworowe, jakiś stan wielkiego wycieńczenia, stan powiedzmy no jakiś przedśmiertny, to może jeszcze nie, to nie były takie przypadki, ale to wszystko może oczywiście rodzić powiedzmy, no, taki brak cierpliwości, po prostu brak cierpliwości. Ale z drugiej strony krzyż jest na to najlepszym lekarstwem i najlepszym wytłumaczeniem, bo to, co u tych ludzi było najbardziej takie dla mnie, powiedzmy, no, smutne, przygnębiające wręcz, to nie to, że oni się niecierpliwili. Każdy się może zniecierpliwić w sensie jakiegoś uczucia, które zaraz na przykład stłumi, ale właśnie brak zrozumienia tego, co ich przytrafiło. Co się dzieje? Dlaczego właściwie tak jest? I to najczęściej, bo to z paniami najczęściej rozmawiałem, to jest najtrudniejsze rozmowy, bo wiadomo, że wtedy ciężko jest takie emocje takiej pani, ciężko jest jakoś uspokoić, kiedy ona jest w tym stanie takim zdenerwowanym, ale to było zawsze takie smutne, bo tam nie dało się żadne logiczne argumenty teologiczne nic nie dają. Też można katechizm przytoczyć, można to cokolwiek możesz cytować, sumę teologiczną, Pismo Święte, to jakby nic nie daje, no bo ona i tak powie, że to przecież to, ona powie tak, że tak naprawdę to nikt nie wie, dlaczego jest cierpienie. No to jak? No to krzyż wieszasz nad drzwiami, nad gdzieś tam i to nie wiesz, co to jest cierpienie, że ten krzyż to jest lekarstwo, że ten krzyż to jest jedyny sposób na to, żeby się dostać do nieba, że sam Pan Jezus przeszedł przez ten krzyż i nie da się inaczej teraz. No to jest jakby podstawa katolickiej wiary, religii. To od 2000 lat to Kościół tego naucza i niczego więcej nie naucza, można powiedzieć, bo wszystko się do krzyża właściwie sprowadzi. Bo tak naprawdę to serce naszej wiary, którym jest msza święta, to jest przecież ofiara,
ofiara krzyżowa, tylko że tutaj już oczywiście Chrystus nie cierpi, ale to jest dokładnie Golgota. Na każdej mszy świętej jesteśmy na Golgocie. Na każdej mszy świętej jesteśmy uczestnikami Golgoty, jesteśmy uczestnikami krzyża. Krzyż to jest, można powiedzieć, z jednej strony coś, czego nie da się uniknąć, ale z drugiej strony to jest właśnie coś, co staje się kluczem do nieba. Tak? Te klucze, o którym mówi Pismo Święte, te klucze, które dostał święty Piotr od Pana Jezusa, żeby związywać te rzeczy i rozwiązywać, żeby prowadzić ludzi do nieba, tym kluczem jest właśnie krzyż również. Tak? To w krzyżu jakby wszystko się wyjaśnia. To jest jakby to rozwiązanie. Rozwiązaniem wszystkich problemów jest właśnie krzyż, umiejętność dobrego odczytania krzyża. A dobre przeżywanie krzyża, jeśli nawet byśmy patrzyli na religię w ten sposób, my powinniśmy się oczywiście szkolić w pewnej bezinteresowności, ale gdyby nawet tak spojrzeć od strony ekonomicznej, że mamy na ziemi zrobić dobry interes, że mamy tu po prostu, ma się nam to opłacić, tak? Spójrzmy na to z punktu widzenia takiego bardzo ziemskiego, takiego powiedzmy egocentrycznego nawet, to właśnie tylko wtedy dobry interes w cudzysłowie zrobimy, jeżeli będziemy umieli przeżyć krzyż odpowiednio. Bo święty Tomasz mówi, że największe nawet cierpienie na ziemi jest zawsze jednak mniejsze od najmniejszego cierpienia w czyśćcu. A przecież jeżeli tutaj dobrze krzyżów nie będziemy umieli nosić, to czeka nas długotrwały czyściec, jeżeli nawet dzięki Bożemu miłosierdziu będziemy mogli się jakoś zbawić. Jeżeli nawet unikniemy potępienia, to wtedy będzie jeszcze czyściec do przejścia. Tylko te dusze, które są wielkoduszne, które dobrze znoszą krzyże tutaj na ziemi, mogą uniknąć czyśćca. Pomijamy oczywiście te wszystkie dusze noworodków, które umierają tuż po chrzcie świętym, albo po prostu w ogóle też, tak, i w życiu dorosłym po chrzcie świętym, ale w naszych sytuacjach, w naszej sytuacji jest to niezmiernie rzadkie dzisiaj. Poza takimi wyjątkowymi przypadkami, tylko ci, którzy jakby przeżywali ją tutaj na ziemi czyściec, ci są gotowi do tego, żeby pójść do nieba bezpośrednio, z pominięciem czyśćca. I to jest, można powiedzieć, takie najbardziej opłacalne, najbardziej mądre. Gdyby człowiek potrafił naprawdę przylgnąć do tej prawdy, gdyby naprawdę był konsekwentny w wyznawaniu swojej wiary, gdyby podchodził do niej poważnie, to już byłoby dużo łatwiej. Ale oczywiście krzyż, zobaczmy, przez to, że jest takim centrum, takim uniwersalnym centrum naszej religii, to jakby zawiera wszystko inne, nie tylko taka zimna jakby rozumowość, tak? Nie tylko taka rozumność, nie tylko takie, jakby, takie kalkulacje, ale patrząc na cierpiącego Chrystusa, faktycznie budzą się też nasze emocje, czy przynajmniej powinny się budzić. Po to jest właśnie droga krzyżowa, po to są te stacje, po to są praktyki, aby drogę krzyżową często rozważać, aby mękę Chrystusa często rozważać. Jest to nie tylko niezwykle zasługujące, ale jest bardzo skuteczne przeciwko różnym grzechom, bo pokazuje nam bardzo wiele. Bo pokazuje nam to, jaka jest cena grzechu chociażby. Jak wielką musiał zapłacić cenę Bóg człowiek, żeby nas uchronić przed piekłem. Pokazuje nam prawdziwość zła, które może się wydawać tak ponętne, bo tak przecież też będzie przeciwnik naszego zbawienia pokazywał. Pokazywał będzie grzech jako coś banalnego, coś takiego właściwie dla nikogo nieszkodliwego i takiego mało właściwie ważnego. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie zgrzeszyć? Potem przecież można pójść do spowiedzi, nie? Albo jak grzech lekki, to nawet nie trzeba się spowiadać właściwie w sensie ścisłym. To nie ma obowiązku. Więc tak naprawdę to dlaczego nie? Zresztą przecież Pan Bóg jest miłosierny, jak to dzisiaj się mówi, więc to też nie ma żadnego problemu. Wszyscy i tak ostatecznie niby mają pójść do nieba, jak to mówi współczesna ta pseudoteologia. A więc, moi drodzy, droga krzyżowa rzeczywiście bardzo skutecznie chroni i podejrzewam, że to, że w Polsce mimo tych wszystkich bardzo złych rzeczy, które się stały od ostatniego soboru, mimo właściwie no, wyrugowania praktycznie całkowitego mszy świętej, starej, katolickiej, dobrze pokazującej aspekt ofiary, właśnie ten aspekt krzyża, mimo różnych innych bardzo negatywnych tendencji, to jednak w dużej mierze w polskim narodzie wiara katolicka jako taka jakoś przetrwała. W wersji oczywiście trochę zredukowanej, niestety, to smutne, ale jeszcze jakoś przetrwała właśnie dlatego, między innymi, że chociażby to nabożeństwo drogi krzyżowej było obecne w kościołach, że różaniec, który również przecież w swojej całej części bolesnej wiąże się z rozważaniem męki Chrystusa,
to cały czas się koncentruje wokół krzyża, bo przecież droga krzyżowa ostatecznie prowadzi do krzyża, to jest finał. Męka Chrystusa oczywiście też prowadzi tutaj do krzyża, te tajemnice bolesne, one też się jakoś skupiają właśnie na krzyżu, to wszystko się do krzyża sprowadza. Nie dziwmy się, że właśnie krzyż jest symbolem. Ktoś jeszcze mógłby powiedzieć, że no dlaczego nie to dzieciątko nowonarodzone? Kilka lat temu zresztą był taki filmik oficjalny na Watykanie, gdzieś tam skonstruowany, nagrany, który pokazywał różne religie i ich symbole, i to jest bardzo, bardzo smutne też było i jednocześnie zadziwiające, że jako symbol chrześcijaństwa został tam pokazany, czy katolicyzmu, już nie pamiętam dokładnie, zostało pokazane jakieś małe dzieciątko takie, tak? To nie krzyż, tylko jakieś dziecko narodzone. No otóż to nie jest katolicyzm wtedy. Jeżeli nie ma krzyża, jest tylko dzieciątko, nawet jeżeli to jest dzieciątko Jezus. Chociaż oczywiście w krzyżu też to dzieciątko Jezus jest w pewnym sensie. Bo nieprzypadkowo krzyż jest z drewna, tak samo jak ten żłóbek drewniany. W pewnym sensie Betlejem i Golgota się ze sobą łączą. Ale to właśnie Golgota jest tym finałem. To Betlejem jest po to, żeby była Golgota. On się narodził po to, żeby umrzeć i w ten sposób przez swoją śmierć dać nam życie. Ostatecznie Betlejem całkowicie się jakby wypełnia właśnie w Golgocie. Prowadzi całkowicie do tego. Wiele jest podobieństw, bo i tu Chrystus jest jakby całkowicie nagi, całkowicie pozbawiony wszystkiego, ale to właśnie Golgota jest tym punktem kluczowym. A więc widzimy, że to właśnie krzyż jest centrum, prawdziwym centrum. Centrum zarówno od strony takiej czysto teologicznej, intelektualnej, centrum od strony takiej powiedzmy duchowej, mistycznej, to jest niezwykle istotne. Nawet jeżeli byśmy tutaj przypomnieli, że są takie dwa jakby zasadnicze typy duchowości. Jeden z nich jest skupiony na krzyżu, drugi będzie prowadził do Matki Najświętszej i poprzez Matkę Najświętszą do Boga, to również przecież i wielkość Maryi bierze się właśnie z Krzyża Świętego. Nie tylko oczywiście, bo ona została matką wcześniej, ale właśnie jej macierzyństwo tam jeszcze jakby zostało, można powiedzieć, właśnie jest nakierowane właśnie na krzyż. Jest nakierowane na urodzenie tego, który ma umrzeć na krzyżu. Ona tam stoi nieprzypadkowo, dobrze wiecie, jeśli nie, to skojarzenie sobie wytwórzcie w głowie, że ona jest prawdziwą nową Ewą. Ona jest tą prawdziwą nową Ewą, o tym jeszcze będziemy później mówić, ale jeszcze chciałbym, bo tego czasu nie jest tak bardzo wiele, więc chciałbym jeszcze powiedzieć, że współczesny świat to nie jest tylko problem, to niezrozumienie krzyża to nie jest tylko problem współczesnych katolików, nas wszystkich poniekąd, bo my wszyscy tylko do pewnego stopnia rozumiemy, czym jest Krzyż Święty, ale zobaczmy, że Krzyż Święty jako symbol jest faktycznie znienawidzony przez świat pogański, przez świat antychrześcijański. Do tego stopnia, że obecnie, chociażby w Arabii Saudyjskiej, jest zakaz używania pewnych symboli graficznych, które po prostu tylko przypominają krzyż. O ile wiem, to po prostu literka X, jako że jest ona też pewną formą krzyża, jest zakazana. I te wielkie korporacje, które nie muszą się przed nikim uginiać i przed niczym, niczego się nie muszą obawiać, a jednak w tym państwie używają jakichś innych nazw, tak, czy zapisują jakimś innym alfabetem swoje nazwy, tak, żeby tej literki X nie było, żeby im się nie kojarzyło z Krzyżem Świętym. Do tego stopnia jest krzyż znienawidzony. W Izraelu, państwie Izrael, tym małym państwie na Bliskim Wschodzie położonym w latach 70. nienawiść wobec krzyża się też w ciekawy sposób przejawiała, ponieważ w szkołach nie wolno było dodawać za pomocą znaku plus, bo plus to znaczy tyle co krzyż. To jest przecież krzyż. Można było tylko i wyłącznie za pomocą literki T jeszcze w dodatku odwróconej. Literka T sama w sobie jest pewną formą krzyża, więc jeszcze to trzeba było odwrócić, tą literkę T, żeby to już był taki krzyż do góry nogami, tylko w ten sposób można było dodawać. To był znak dodawania, oficjalnie używany wtedy w szkołach, oficjalnie używany wtedy, można powiedzieć, jakby w państwie Izrael. Do tego stopnia nienawiść wobec krzyża jest czymś dla świata, niestety tego pogańskiego, właściwym. I w pewnym sensie nie dziwmy się, że tak jest, skoro krzyż jest właśnie tym, o czym żeśmy powiedzieli, że jest symbolem naszej wiary. Jest też wytłumaczeniem tych najważniejszych prawd. Jest jakby centrum, taką soczewką, której wszystko się jakoś skupia. Ale no, niestety smutną rzeczą jest to, że
że my jako katolicy, jako ci, którzy powinni żyć krzyżem, powinni dobrze rozumieć to, czym on jest i starać się po prostu według tych zasad żyć, zgłębiać je, że my też często jesteśmy niestety na te prawdy o krzyżu trochę głusi, trochę słabo je przyjmujemy. To jest coś, czego musimy się uczyć przez całe życie. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.